Hej, Marinette! Nadal żadnego odzewu? Może nie spodobaliśmy się im? Na pewno dostali mnóstwo filmików. Nie zdążyli podjąć decyzji. O-o! Chyba powinniście to zobaczyć! Tym razem przeszedłeś samego siebie. Jak ci się udało wymyślić tak oryginalny styl? Wszystko wyszło stąd. Ale to nasz oryginalny styl. Twój jednorożec i twoja maska. I twoja muzyka, i twoja piosenka. To nie fair. To wy powinniście być teraz w telewizji, aby mieli dobre wytłumaczenie. Bo Prot i XY będą mieli kłopoty. Nie ma ich w budynku. Ale poważnie? Widać ich przecież na żywo. Nie macie wstępu. Występ się zaczął, a wy nie macie biletów. Ale to nasz występ. A to już nie nasz problem. Pomocy! Naszego przyjaciela opętała Akuma i drąga czarny kot, nie zjawiają się na pomoc! Przestańcie się już wygłupiać, nie nabierzecie nas. My tu pracujemy, więc zmykajcie i obejrzyjcie występ w telewizji. Wow, świetnie, XY! O kompletnie coś innego niż ostatnio! To będzie wielki przebój! Powiedz, skąd czerpiesz inspirację do nowych utworów? To nic wielkiego, serio. Wymyślam takie piosenki w 5 minut. W 5 minut? Nawet nie umie tego zaśpiewać jak trzeba. A jego maska to tylko nędzna podróbka. Proszę pana! Nazywam się Marinette Dipeng-Cheng. Wysłałam panu teledysk kociej muzy. Teledysk? Jaki teledysk? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Może to odświeży panu pamięć. Tu! Kostiumy, maski, muzyka, układ taneczny, wszystko to samo. Nie ma żadnego podobieństwa. To jakieś amatorskie ognisko muzyczne. Mój syn to prawdziwy artysta. Wy gracie na instrumentach, a jego muzyka jest cyfrowa. Nasz jednorożec jest o wiele lepszy, a wasze maski nie umywają się do naszej. To nieprawda. Skopiowaliście kostiumy Marinette. A piosenka brzmi identycznie. Ukradliście muzykę Luki! Błagam was, po co takie mocne słowa? Być może to była mała inspiracja i tyle. Inspiracja? To zwykła kradzież! Ty nie wymyśliłeś tej maski, tylko Marinette! Posłuchajcie, jeszcze możecie zachować się w porządku. Powiedzcie prawdę i zaproście kocią muzę do udziału w programie. Tylko o to prosimy. Tak. Najpierw chcecie wejść do programu, potem będziecie chcieli części udziałów. Nie ma mowy. Nie chcę słyszeć o tej kociej drużynie. Daj spokój, Marinette. Szkoda czasu. Chodźmy stąd. Nie, to nie w porządku. Nie pozwolę na okradanie moich przyjaciół. Jeśli wy nie powiecie prawdy, to ja to zrobię. Teraz w telewizji na żywo. Jeśli to zrobisz, powiem, że to wy splagiatowaliście nas. Cała branża muzyczna od dawna je mi z ręki. Więc jak myślisz, komu uwierzą? Mnie czy jakiejś bezimiennej bandzie? W tym biznesie drzwi będą dla was zamknięte, nie zrobisz już żadnego kostiumu. I twoi przyjaciele już nigdy nic nie zaśpiewają, bo w mniemaniu całego świata muzycznego to wy będziecie złodziejami.